Witajcie! W Ursusie właśnie odbywają się obchody 25-lecia Centrum Aikido Aikikai w Warszawie oraz 5-lecie Fundacji Kagi. Podczas tych obchodów zorganizowane zostały treningi oraz pokazy Aikido oraz wiele warsztatów prezentujących kulturę japońską. Herbata, którą my robimy, to jest tak naprawdę zawiesina. To są bardzo drobno zmielone liście herbaty, uprawiane w konkretny sposób, potem tylko potraktowane parą i zmielone, więc jest to najbliżej herbaty, takiej samej w sobie, jak można podejść. Aikido jest to taka narodowa, rdzenna sztuka walki. Co to oznacza? To oznacza, że właśnie nie chodzi o bezpośrednią, jakby powiedzieć, formę bicia się, cudzysłów oczywiście, tak kolokwialnie mówiąc, tylko formę o rozszerzonym wpływie pedagogicznym na kształtowanie postaw młodzieży, dorosłych, znaczy tak naprawdę dorośli już mają wykształtowane postawy, ale mogą dzięki takiemu trenowaniu mogą zweryfikować pewne poglądy, na przykład na poziom agresji, jaki należy stosować w życiu, czy też jak panować nad tym poziomem agresji. I to właśnie chyba jest najcenniejsze w tym Aikido. No ja trenuję, ponieważ chciałbym później, jakby ktoś mnie zaatakował na przykład, to żeby mógł się obronić. Młodzież próbuje naśladować ruchy mistrza. Oczywiście są to formy dość elastyczne, tutaj bardzo w takiej formie podawane, które nie są niebezpieczne dla trenujących, nie obciążają stawów, tak aby zawodnik, cudzysłów oczywiście, trenujący Aikido, no jakby rozwijał swoje również zdrowie, albo przynajmniej dbał o nie najdłużej jak potrafi. Udaliśmy się jeszcze na warsztaty robienia sushi, warsztaty pakowania prezentów po japońsku, warsztaty robienia wachlarzy japońskich oraz pokaz japońskiej kaligrafii. Pierwszy raz składasz origami, to jest proste zadanie czy niekoniecznie? Na pierwszy raz nie jest proste, ale może jak kilka razy mi się uda, to będzie proste. Widzę, że zainteresowały Cię warsztaty zrobienia sushi. Jak Ci idzie? To pierwszy raz? Tak, to pierwszy raz. Chyba dobrze. Nie jest to trudne. Najbardziej mnie zainteresowała gra tutaj o kotka. A na czym ta gra polega? Trzeba wejść na taką stronę i takim kotkiem przechodzić między takimi rurami. I trzeba mieć na jak największy wynik. Sensei, który no, nie tylko umie ćwiczyć, nie tylko umie rzucać, nie tylko umie techniki obronne proponować, ale również jest mistrzem kaligrafii japońskiej, shodo. Jest to sztuka pisania znaków japońskich w sposób no, kaligraficzny, artystyczny. W kaligrafii używa się pędzla, który jak widać może mieć różną grubość w przeciwieństwie do zwykłego pióra czy długopisu. Pędzle są różnej grubości i od tego bardzo dużo zależy. Pierwszy raz przyjechałem do Polski 12 lat temu, byłem już 6 razy i jest tutaj naprawdę wspaniale. Uważam, że to jest jakby mój drugi kraj, moja druga ojczyzna. Myślę, że najbardziej podoba mi się warszawska Starówka. Byłem już kilka razy i uważam, że jest naprawdę wspaniałym miejscem.